gdzie? Drużyna już w ostatnim czasie tyle takich fajnych informacji otrzymała, że już chyba nas piłkarzy nic nie zdziwi tutaj. Wychodzimy na trening, jutro też mamy zajęcia z trenerem Pastuszką o 16, no bo Rafał Wójcik złożył rezygnację. No, znam tych chłopców i wiem, że wszyscy się chcą garnąć, żeby po prostu dla dobra tego klubu, żeby dalej reprezentować barwy tego klubu. No wiadomo, z jakich przyczyn trener Wójcik zrezygnował. Nie można zostawić tych chłopaków. No, podjąłem się, że będę trenował z nimi do końca tygodnia, właściwie nie do końca tygodnia, tylko do 4 sierpnia, do walnego zebrania akcjonariuszy. Były założenia na pewno, był jakiś tam plan, były marzenia przede wszystkim, było jakaś tam taka połychtanie, że tak powiem, próżności każdego chyba indywidualna taka, ponieważ no, dostałem pracę w wyższej lidze, awansowałem do trzeciej ligi, tutaj miałem pracę w drugiej lidze, więc zawsze to jest jakby takie naprawdę nowe wyzwanie i skala trudności już dużo wyższa niż w tej niższej lidze. No ale wyszło na to, że tutaj jednak no, organizacyjnie i finansowo zespół no, nie jest przygotowany w tym momencie na grę w żadnej lidze. No, brakuje na wszystko, nie można tego wszystkiego ogarnąć. Zawodnicy też to czują, bardzo trudno jest zdyscyplinować ich. To znaczy, od razu tutaj zaznaczę, że to nie znaczy, że to jest jakaś rozpuszczona grupa. Nie, to jest grupa ludzi akurat, która bardzo chce na pewno i to pokazali w Zniczu akurat, że naprawdę bardzo chcieli, zależy im na tym klubie. Natomiast tutaj no, ja uważam, że wyczerpały się wszelkie jakby tutaj argumenty szkoleniowe, wychowawcze i metodyczne do tego, żeby coś tutaj dalej tworzyć. Dzisiaj widziałem pismo akurat, w którym stało, że klub oddaje praktycznie mecz walkoverem ze Stalą Wolą, bo nie ma na to pieniędzy. Także no, ja zrezygnowałem w tym momencie.